Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Shakesa. Witamy cię, Szarpie. Cześć, witam wszystkich. Nie było jeden dzień odcineczka. Szarp, pokaż, co tam się dzieje, jak tam levele, jak tam lochy, jak tam sala chwały, kto tam jakie levele ma. Tutaj widzę, że chłopaki nie szukają na siłę epików. To chyba nie ma sensu. No tutaj 61 i jakiś Czech jest 64. On musiał chyba dolecieć. Nawet mógł zamknąć ten loch, że wbił ponad 10 poziomów. Bo z awki na pewno nie wbił tylu. Z awki to maks możesz wbić 2-3 levele. No ale no, to jest wiatr, to wiadomo, nie? Może przeklikać sporo. Pokaż lochy, jakie masz otwarte. Lochy wyglądają następująco. Pierwszy zamknięty, drugi, trzeci, czwarty. Czyli teraz szukasz klucza do piątego, tak? Tak, tak. I najprędzej padnie ten korsarz, bo on ma 72. Potem są zwiadowcy. Jeszcze mogę wam pokazać walki, bo to pozapisywałem. To na tym, pamiętać, jak skończyliśmy na tym wilku, co go nie mogłem na odcinku zrobić? No to oczywiście, jak to zwykle bywa, po odcinku zrobiłeś. Zrobiłem, no. No. I to jak widzicie, zobaczcie, te ataki, które biją, jak dobry kryt wejdzie po połowę jego życia, może 1/3, nie? Dobra, potem był żywiołak. A żywiołak to... A to jakiś słabszy jest. A, bo to jest klucz. Klucz dostałeś. A, klucz tak. Znalazłeś ten klucz na 40 i pchnąłeś trochę loch. A teraz będziemy szukać... To mało interesująca ta walka. To będziesz szukał teraz klucza do 50, tak? Tych interesujących to ta jest fajna. No bo to jest ten bo jakiś jednak, już trochę koksu. Tu jednak koksu. To jest zamknięcie lochu numer 2, nie? No bijecie się troszkę podobnie. Tak, tylko że on ma więcej życia ode mnie. I pijemy się podobnie w takim momencie, kiedy ja walę, wiesz, atak z górnej półki. A on z niższej? Tak, no. 18, 22, podobnie. 28, 13, no dobra, tu było prawie podobnie. Ja miałem duży rozrzut na tej broni, gdzieś 34. Ale zaraz wsiądą pewnie dwa kryty po 50 i się skończy jesień średniowiecza. No, tutaj jakbym miał, wiesz, full epiki. O Jezu. To byłoby o tyle lepiej. O Jezu. No. Ale fajną zbrojkę dostałeś. Tak, do tej pory ją mam. No dobra, to chyba zaczynamy od, nie wiem, zaczynamy od pytania wiadomości, czy zaczynamy od awki? Dawaj, szukaj klucza. Tam wiadomości dobra, są jakieś ciekawe, oprócz kup mi grzyby, skąd masz lucky coins. Zobacz. No nie mów, że nie sprawdziłeś tego. Nie, naprawdę nie, bo ja byłem dzisiaj cały dzień na warcie, nie? Bo ja potrzebowałem warty, żeby tutaj sobie rozwijać. Jak zobaczcie, twierdza trochę się ruszyła, już jest 7. Robi się, jutro poleci na 8. Brakuje mi ciebie, Maciek, bo same leszcze do ataków. Same leszcze do kąt. Widzisz, jak mało dostaję? 1300, no. Powinienem dostawać 2550 za atak. Plus to, co tam ma w tym, w kopalni. Ale nie ma Maćka i same leszcze zostały na serwerze, no trudno. Dobra, dawaj, klucza będą lochy. Kluczyki, a nie, to bierzemy to zadanie. Nie, no jedno zadanie trzeba przecierpieć. No ale to go. Tylko, że to jest loch chyba nie do pchnięcia. Jak nie, 70 pchnąłeś to, to co nie do pchnięcia? Widziałeś? No na styk, ale do pchnięcia. No, ale widziałeś czy nie? A tak, on jest lekko lepszy od tego, co pokazywałeś przed chwilą. No to, że nie dał dobrego itemu. Ale dał drogi prawdopodobnie item, no spoko. No ten to już jest lepszy. No aj, 4 levele. Nie 4, tylko 6. Czyli tutaj prędzej padnie ten, tak? No tak. Prędzej padnie ten. Ale nie ma chyba sensu ich teraz tryhardować, bo następny klucz i tak jest od 70 poziomu. Ja nie wbiję tu 70 poziomu. No patrz, patrz, patrz. Widziałeś? 3 dyszki.
Ej, no to co, ty klucz dostałeś, jeden log zrobiłeś? No to jest słaby ten woj. Z wiadem jakbyśmy klucz wiesz, dostali, no mogę zrobić więcej, ale muszę trochę zrobić awki, trochę złota zebrać i może popatrzeć, co tam mogę powymieniać, nie? No to zawki co pijesz. Może trochę gemów dwa pokopać, levele. Nie? Zawki wbijesz dwa levele, to dużo lepszego itemu nie kupisz. Broni na pewno nie, chyba że masz starą, ale to nie wiem. Pewnie wymieniałeś wczoraj 46. No ciężki jest zawodnik, dużo go trzeba by przeklikać, nie? Na zwiadowcę. Łatwego losu wojownik nie ma. No jeszcze jest ten wojownik teoretycznie, 74, czyli on prędzej powinien paść, ale... Ale ja się długo męczyłem z tym 70, a miałem te same rzeczy, więc raczej ten nie padnie tak łatwo. Prędzej zwiat mi mocniejszy padnie niż wojownik. Tak zauważyłem, że ci wojownicy na wojownika są dużo cięższy niż ci zwiadowcy. No bo zwiadowca jak mu nie siądzie unika, to by siądzie kryt, to go zjadasz, nie? A wojownik ma dużą redukcję na ciebie, ma dużo siły. Jego tak dobra. Nie walisz strasznie. Nie ma co. Trzeba zacząć robić tą awkę, no. Nic nie poradzimy, nie? Chyba tą, nie? Tak, 2 za 7. Zdecydowanie 2 za 7. 2 za 7 i 2 za 7. Same eleganckie zadania, 2 za 7. Słabe to jest zadanie. No to nie jest takie złe, no to ci wychodzi 2 za 7, tak? O, już level wbity. Tak dał radę go pchnąć, to by zaraz i byłby 6,52, nie? Ale woja, próbujesz nie zwiada jednak? No niby on jest, wiesz, bliżej, nie? W sensie ma mniejszy poziom. No dobra, jeszcze raz tego zwiada, zobaczmy. Upierają się już te lochy. No niestety. Tu wiesz, no wiadomo, że teraz ten wojozwiat albo zwiadowca to są w stanie, to była ładna próba jedna, są w stanie to taniej zrobić niż ja, nie? No ciekawe, jak, czy taniej by to na przykład mak robił, czy wojownik? No właśnie, powiem ci, że magowie tak słabo na razie wyglądają. No tutaj jest jakiś mak, który ma 55 poziom i to jest najlepszy mak, nie? Jak ty, jak w ogóle grałeś na W26, to jak ci te lochy szły, pamiętasz coś? Na W9. No. Na W26 jak grałem, to nie wiem, na nie W9. Pamiętam. Normalnie szły. Enter i szły. Później, no tak, później makro i też tylko szły. Tylko wiesz, że... No. Wiesz, że mak to jedyna uczciwa klasa w tej grze. Masz damage, siądzie. Nie masz damage'u, nie siądzie. Proste jest, nie ma co liczyć na potrójne bloki, poczwórne uniki czy coś tam, tak? Masz damage albo go nie masz. Prosta sprawa. To chyba, co? Tak. Też to też spoko. 8-8-8 na to samo wychodzi, nie? No tylko, że weź znajdź potem 2 za 8, nie? No, znajdziesz. I tak klucza nie szukamy, więc... O, nawet 2 za 9. Że nie jest tak źle, myślę, że już poddychę nawet możesz łapać. Myślę, że już możesz nawet poddychę łapać. No jak ten mak wbił 55, no to wojownik powinien na pewno wbić też 55. No wiesz, no mak wchodził w zwiadowców, nie? No też nie do końca. No zobaczmy w tej... Jak to wygląda tutaj. Czy możemy mieć dużo lepsze rzeczy, czy to nie ma sensu? No na pasie masz 50, to już 40 lat więcej chyba. A nie o 70. Na czym masz 50? Armoru sporo, ale... Ale, no nie no, armor akurat by się przydał, nie? Ale nie ze zręczności.
Ja mam całkiem spoko tą broń. Z tego co widzę, to całkiem, całkiem. Nawet gem z siłką. Nie wiem, może za dużo mam z tej. Tak, bo zapomniałem wtedy wspomnieć, że gem tutaj w broni teraz liczony jest podwójnie. Więc jak najbardziej ma znaczenie, jaki się gem włoży w broń. Może za dużo siły masz, a za mało wytrzymałości? No właśnie o tym myślę cały czas. Bo masz prawie dwa razy tyle. Może spróbować gemy wykopać nowe. A ty masz jakieś słabe? No, myślę, że teraz będę powyżej 50 dostawał. Tak? Ja? Mhm. To chyba będzie tańsze niż odświeżanie, bo tutaj jest 5 tylko. O, poka. 56. Uuu. Ja bym go w broń dał jednak, wiesz? I już masz 112 zamiast... O, setka już? Prawie urosła, nie? No, bo... Procent to wszystko. O, i kolejny. Na bogato 29. No to chyba... Może byśmy zobaczyli błyskotkę jakąś, ewentualnie. O, stówkę już wpadają, widzisz? Mhm. Ale pytanie, czy to nie jest tak, że te, ale które nam niepotrzebne, nie? O, co o tym sądzisz? I w to wrzucić tą siłę kamień? Dobra, na razie chyba tutaj tą siłę po prostu. Olać to i tak trzeba mieć. No jak już jest na siłę, to taki dosyć marny. Mało, nie? Jak może być z powyżej stówy. Siedemdziesiąt osiem, no tak. Fiolek nie bierzesz jakąś na jeden dzień? Co? Na jeden dzień masz fiolki, mogłeś sobie jeszcze na trzy kupić, jak to lubię. Ale co ja ze złotem zrobię, jak taka fiolka kosztuje 450, a nie? Jak już sobie będę, już nie będziemy nagrywać, nie będę się przebierał, no to wtedy sobie kupię, nie? Szkoda, że kowala nie ma, co? No kowal jest... O. No chyba to wezmę, co? A zobacz jeszcze to obok, z czystej ciekawości. Dobra. Żeby się nie okazało, że ma 98 i... na przykład. No ponad 1500 będzie już siłę. 1511, 270. Ja bym teraz pokopał trochę tych gemów. Żebyśmy wiedzieli. Może, o, jakie właśnie wpadną na... O. No, ale takich to ja nie chcę. Tak, 54. 30. Do 30. Te rękawiczki chyba są do wymiany, co? 40, a nie wiem ile teraz masz. Rękawiczki, co ty możesz mieć na rękawiczkach? Masz poniżej jakieś rękawiczki. 50, 50, ja wiem, czy takie jakieś super odjechane. Te rękawiczki by były nowe. Widzisz, stracisz szczęścia, dodasz po 5 stat raptem. Chyba nie jest tą rękawiczki. Jakimś. No chyba, że ci się jakieś mistrzowskie wyrolują 50-50. Miałeś rękawiczki, nie patrzyłeś, albo bez dziury. Okay. Teraz już nie ma sensu patrzeć z dziurą. Częściej. Ale jakby się 90 trafiła, a to w sumie dużej różnicy nie ma. To 10 stat zyskujesz. Bez sensu. Kamieniem 20 robi. Szkoda rolować. No, lepiej sobie jakiś inny kamień jeszcze wykopać. Mieć 20 więcej, bo tu masz 52. A ten na głowie ile ma? Też po 30, bo to są jeszcze z wczoraj, nie? To jest zdecydowanie lepsze. Bo podniesiesz tą statę, której brakuje, nie? Jak ją podniesiesz na 900 na przykład, jakby się udało, to
Już by było dużo lepiej. Teraz już będzie czuć pewnie. O, widzisz, już nagle wpadają takie próby, których wcześniej nie było. 78. Oczywiście była jakaś tam za 30 wcześniej chyba. To wtedy była, nie? Teraz pytanie, jak by wyglądała, bo trochę tej siły nam też podskoczyło. 60. No siły to podskoczyło ze 150. Trzymałości też trochę podskoczyło, więc damy podróż trochę przeżywalność, więc partem możesz ustać jeden więcej hit, powiedzmy, tak? Tak szybko, bez zbędnych kalkulacji. 190, 200, no. Dalej jest tak jakby... Mało trochę, da. Dalej jest tak jakby oporny, co? Dobra. Spróbujmy tego wojownika, może on da poziom. No teraz masz więcej dużo siły od niego, więc jesteś w przewadze o 48. O, i o, padł. Widzisz? I dał poziom, więc możemy pokopać dalej te gemy, nie? Z jednego levela aż tyle da? Ale wiesz, no ja nie wymieniłem wszystkich gemów. To ile teraz ta siłka da? 55? Ach. Okej. Okay. Syf. No co za syfy? Tych czerwonych w ogóle nie powinno być w tej grze. To by nie miało co wypadać, stary. O. Dobra, i teraz jest pytanie, czy... Zobaczmy, jakie będą rzeczy teraz. 56, 140. To już spoko. No, żeby tylko nie miała zręczności i szczęścia. O, zobacz, i stówę mogą już mieć. Także chyba warto jest teraz co najmniej trzy rzeczy znaleźć, nie? Jakieś. Tylko co? No na przykład tutaj, bo to już 30 byłoby, tak? Na przykład tak. Tutaj, na przykład tutaj. No to dopiero wsadziłeś kamyk, nie? No to tu. Buty na szyjnik. I pas ewentualnie, tak? No to wygląda. Tarczę ewentualnie można byłoby jeszcze wymienić. Mało. No nie zobaczyłem tej tarczy. Buty? Bo wiesz, bo tarcz nie patrzysz. Podbicie tutaj armoru nam podniesie zdecydowanie redukcję, tak? Co też ma znaczenie. Mhm. 5. Średnio na jeża. Ty pieniędzy nie masz, tak musisz szafkę zrobić. No, w sumie. Najlepiej to jest, wiesz, jak robisz lochy i ci wpadają jakieś itemy fajne na bieżąco. No, nie? Lepiej, powiem ci, że teraz to lepiej, jak już ma nie wpaść epic, to lepiej, żeby złoto wpadło, bo z tego złota dużo wypada, wiesz, ponad 1000. A przy wskoczy wypadnie ci przedmiot za 300, taki zwykły, no to słaba kalkulacja. Gdzie te czasy, co się napierdzielało po 100 milionów, nie? A tu co? Na szyjnik, tak? Miał być? Tak. Uch, baby. Poczekaj. I gdybyś wziął tą wytrzymałość 104 i wsadził tam kamień na siłę, co wykopałeś. Też. Nie, bo no. Teraz masz 70 i 30. Ile kamień ma? No. Stracisz tam powiedzmy 20 siły, ale zyskasz 70 wytrzymałości, tak? No. No to trzeba też kaweczki porobić, bo nie ma hajsu. Uj. No, no i tak ale trzeba to brać. Chyba trzeba brać tą, nie? A weź tą poprzednią. Tą w środku. Ile ta broń kosztuje? 133. To czy warto parę ekspa stracić dla 200 monet? A, tam.
2 za 7. 2, 2 za 7. Ile na ten item potrzebujesz? O Jezu, jakie kupy. Jaka kupsztala. O, lustro. Je trzeba zbierać, bo... Bo się obrażą i później nie wypadają. Bo inaczej kop-kop jest. Bo inaczej jest kop-kop, dokładnie. Później klucze nie lecą. Oni piszą, że wszystko w porządku, kop-kop. Później nie, nie, to zagadka programistów. Ja bym wsadził do siły Gemi. A wydaje mi się, że ja mam dużo tej siły, wiesz? Wiesz, wydaje mi się, że... Nie no, to zrobisz 1400, 1000... Dobra. Zmniejszyłeś i tak siłę, a podniosłeś wytrzymało. Co teraz szukamy? Teraz... Rękawic? Coś tutaj... Najlepiej to buty, tak? Buty albo pas. Rękawice to raczej nie. Buty. Kurczę, buty jakie fajne byłyby, jakby były na to, co ja potrzebuję. Nawet jakby były na ten, na wytrzymałość. Na wytrzymałość, no. Ciul armora. O. O. Super są to buty. I też kamień do siły. I... No. I też trochę przebalansujesz siłę z tym, z wytrzymałością. No cóż, nie ma ciśnienia z tomawką takie, w tym sensie, że... Tak już tu żaden klucz nie wypadnie. Bo następny jest od ilu? Następny jest od 70 poziomu, ale to go znajdziesz w gabinecie magii. Aha, no to teraz przerwa z lochami. Tak. Teraz lochy tylko te, które... O, takie czerwone, ładne zadanie, czerwone. No, czerwony podekspa. No, tutaj chyba to. Mhm. Ja zdecydowanie. 2 za 9. Powiem ci, że tych czerwonych dawno nie widziałem i nie wiem, czy one są od któregoś konkretnego poziomu, bo nie pamiętam, czy... Chyba od 50, tak jak Epic. To chyba no, to, tak. Czy to, jak sądzisz? Nie, tam. Masz 34400. Masz 33, ale tam w sumie masz 150 golda więcej. No, ciężko trafić dwa razy takie samo zadanie, dobra. Buty. I kamyk chyba na siłę bym stać. Już jesteś dużo, dużo do przodu. Siły lekko straciłeś, a wytrzymałeś już masz prawie 1000. Mhm. Już jesteś... O! Tak, wytrzymałość, chyba siły i tak mam więcej niż na po samym początku, nie? Jak zaczynaliśmy i tam było ze 30, zostało mu ze 30 tysięcy. No siły mamy podobnie, nawet trochę więcej, a wytrzymałości mamy dużo, dużo więcej. No pytanie teraz, czy iść właśnie w to ustoję więcej, czy iść w to swarcą mi się krytyki? No wiesz, statystycznie to chyba... No jedno wyjdzie, nie? Czy masz mniej życia, bardzo dużo bijesz, czy masz dużo więcej życia, dużo mniej bijesz, nie? Teraz jeszcze bez trenera to chyba ta... No z trenerem to wiadomo jaka opcja, nie? Ale patrz, 65... 50... Dużo pozmieniałeś, ale 39... Znaczy on... I padł. Jego czuć, że on chce. Padł. I nie? Patrz, ta super tarcza, to jest coś, czego potrzebowaliśmy. To jest po prostu no, piękne. To jest najlepsza rzecz, jaka mogła wpaść. Troszkę siły straciłeś i znowu dowaliłeś wytrzymałości. I no szczęścia. I trochę podniosłem też tego. Krytyka. I teraz, to był 76, tak? 76, 82 to nie. Ruinę Gnark później jest. 70 to jest potem duży przeskok, czyli musi być coś teraz w ołtarzu. No ten. Ten i ten. Tych dwóch. No, 78-80. I oni powinni paść. Znaczy, oni są chyba bardzo podobni do tego, co był wcześniej, tak? O dwa levele wyżej jest tamten, a tamten o cztery od tej bestii.
Te dwa powinny. No to już zwiadowcy to. Była jakaś próba, bo nie zauważyłem. Nie. 50 teraz było. No tak jakby kusił cię, żeby chciał 60, ale chciałby ci powiedzieć... Panie, jakby dał jakiegoś epika. Najlepiej jakąś broń 3-statową z dużym rozrzutem. O, no o. I padł. I znowu jakiś epik, bo nie pokazało broni. 62-154. No co o tym sądzisz ogólnie? Już ci mówię. Damage masz lepszy, rozrzut masz lepszy, tracisz 130 siły. Jest tutaj dziura, jest. Czyli jest. Kamień na siłę wykopiesz, czyli tracisz 80 siły, zyskujesz ciul krytyksa. I teraz pytanie jest, czy jak dorzucisz ten gem, co doda 100 siły, czy przypadkiem damage nie będzie dość podobny? Nie, będzie trochę słabszy. No tak naprawdę wymieniasz damage na krytyka, czyli... Bo tego damage'a dostajesz plus 8, nie? A wrzućmy tylko. To. Nie, to taki void, 1200. No to byś miał damage'u teraz... Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Nie no. Wbrew pozorom może się okazać, że szybciej zrobisz, bo z dużo większą szansą na krytyka masz większą szansę na trafienie idealnej próby, nie? O, widziałeś? O. Mhm. Więc wiesz, generalnie... Damage jest trochę mniejszy, ale jest więcej razy dwa tego damage. No tak. A razy dwa na pewno jest lepszy niż... I może to statystycznie wyjść więcej. Chciałeś epicką broń z dobrym rozrzutem, dostałeś. Tylko chciałem, żeby tam była jeszcze jedna. Jeszcze jeden warunek, nie? Czystatowa. No to system nie może ci dać wszystkiego. No dostałeś broń, dostałeś epicką. Lepszy damage niż miałeś, lepszy. Lepszy rozrzut niż miałeś, lepszy. No to coś musiało być gorsze. O, 25. Teraz te gemy jeszcze fajnie można manewrować, bo wpadnie ci item na siłę, to wsadzisz gem na wytrzymałość, wypadnie ci na wytrzymałość, wsadzisz na siłę i masz to w nosie, nie? To jeszcze nie te czasy, że wybierasz 3 epiki i jazda. I czarnuchy. No. Tylko czarnuchów nie będzie. Dobra, a jak byłoby z tamtą bronią? No tu mieliśmy jedną próbę, że było tam 30. Tak. O. A je. 84. On jest chyba niewiele lepszy od tego poprzedniego, nie? O dwa levele, tak. Także on nie powinien stanowić jakiejś, kurde, przeszkody, nie do przejść. Padł, czyli czyli chyba ta broń jednak lepsza. Wiesz, nie wiadomo, tak. Jakby było, jakbyś wsadził ten gem na 50 siły, tak? Teraz dalej jest już 88. 88. 80. A tego zajączka zrobiłem teraz, czy jeszcze nie? Nie. Nie, jeszcze nie zrobiłem. To zajączek chyba też jest bliski. Czy nie? 85. Wydaje mi się, że ten zajączek też to jest zwiadowca, ma mało healthu. O, 32 została. No. To jakby siadły jakieś. Jak nie wyglądam z poziomem. Mam, 5, brakuje 5. mi. Brakuje mi tam 370. On nie da poziomu. Zobaczmy, bo to trochę już weszło tych poziomów. Co my tu możemy zrobić? Broń plus 10.
To już chyba można sprzedać. No, to będzie nasz rezerwuar pieniążków. O! O! No dobra, tam jest słaby kamień, więc go i tak wymienisz, nie? No. Bo on ma 30 tylko. Więc wykopiesz jakąś... Uj, szkoda, że to nie na siłę. Albo... O! Jest okej. 58. Zobacz, już masz 1000 wytrzymałości. Dobra. Pasek. Pasek, nie? Bo tu reszta, no ewentualnie rękawice. Ale bez przymusu. Rękawice. Tak, bez przymusu. Muszą naprawdę się zajebiste trafić. No pasek i potem zostaje pierścień ewentualnie, nie? Mhm. No powiem ci, że bym się bardzo zastanawiał. No bo już dużo mają tego, nie? Dużo armora, siły akurat odwrócisz z powrotem trochę balans na siłę. Jaki gem wykopiesz, to wykopiesz. Generalnie czy wypadnie siła, czy wytrzymałość, to będzie dobrze. Oby jedno z dwóch. Pa hajsu z tej broni wyszła. O, jest no, elegancko. No, bo z tych broni zawsze dużo jest. No i mamy... I mamy sytuację całkiem przyzwoitą. Pierścionka szukamy teraz. Jeszcze pasek nam został, tak? A, pasek, no tak. To wiesz co, pasek jest chyba ważniejszy, bo on jeszcze oprócz tego, że... Chociaż on jest dosyć mocny, ten pas. Mamy 354, a ten ma 82. No i tylko 38. No bo i u niego szybko level rośnie, a u ciebie takie temy nie rosną, nie? To też musisz brać pod uwagę, że on już ma trochę leveli więcej niż ty. O, był fajny armor pasek, ale... Ale sam pasek słaby. No. No. Powiem ci tak. Nic specjalnego, nie? Tu raczej bardziej ten pierścień. Poczekaj, bo ja co mam? Ja mam, ale ja mam do wymiany ten gem, nie? Tak. No ale to tak by szukał inaczej. Gema, żeby dostać 14 staw. Bez sensu. No nie dostaniesz 14 staw, tylko więcej. No, 14 siły i 8 armoru. Ale ja gem mam słaby, nie? Okej. Okay. Tylko to bym poszukał na wytrzymałość w takim razie, nie? A co masz tu? Siłę? Siłę. Nie wiem, dla mnie 8 armoru to jest nic. Szkoda gema. No. No nic. Były paski, co miały po 200 armoru, więc. Były takie? No. Masz 130. No dobra. O, a i ten pod spodem? Był. Tak, no nie zauważyłem niestety. Na dole znowu jeszcze jest. Dobra. Ale widzisz, już ja bym wolał ten stracić te 80 armoru, mieć 20 siły na przykład, niż tamten, tak? To co, brać na siłę czy na armor jeszcze więcej na wytrzymałość? To nie dwa pasy dobre, ten mniej armoru traci. Kamień do siły wsadzisz. Jak, co my stracimy? 78 siły. No ale ja wrzucę kamień do siły, tak? 54. Czyli 20 stracę. Siły stracimy. Będzie dalej 1500. No, mam dużą różnicę, nie? No, teraz masz 1/3, jak zaczynaliśmy odcinek, miałeś pół. 1/2, tak? To już tak zniwelowałeś. 1500 jest prawie. No i jest okej. Okay. Dużo wytrzymałeś. To tak. Co, tutaj ten króliczek, tak? O. Był nawet chętny. Był nawet chętny trochę ten króliczek, 68. O. 10! Ile? 10 tysięcy, tak? No to jest prosta oznaka, że on chce oddać ci swe zębiska.
Tylko, że musisz go popieścić. Dobra, o. Popieszczony. Widziałeś to? Minus. Widziałeś, minus 809 nie? Healthu miał na koniec. Tak, czyli widzisz. Kalkulatoret, jak to mówią. Nie ten. Jak to mówią, ten. Kalkulatoret. Ten, no. Ale zobacz, ja będąc wojownikiem, biję mu większy damage niż ten. Niż zwiadowca, no. Nie? I ja to jeszcze zauważyłem, jak na W10 grałem. Ja miałem, no, ten. Ile tam? Półtora razy większy chyba damage ma zwiadowca, tak? Jak się z tym Maze'em biłem, to ci powiem, że po tej jego redukcji 50%, jak on walnął krytem, to on walił lepsze krytyki niż ja. Dużo lepsze krytyki walił niż ja, więc się zastanawiam, czy w ogóle na przykład armor działa na krytyka. Dobra, to co my teraz mamy do zrobienia? No to dalej jest wojownik, tak? I bardzo blisko. Dwa levele różnicy. Tylko, że czy ja go dam radę zrobić? Podobną siłę masz. Tu ewentualnie jakbym coś wymienił. No to masz dobry gem, dopiero wymieniłeś gem. Powiem ci, że no wojownicy są gorsi, nie? No bo w niego nie wsadzisz krytyka za 70 tysięcy, tak? Ma healthu dwa razy więcej niż wiadowcy. Ale tutaj jest ten plus, że on robi tylko bloki, a nie uniki. A twoja babka wróżyła. Ale dużo mniej damage w niego wchodzi, więc dużo więcej tych bloków muszę ja zrobić, nie? Tak. Cokolwiek masz siły podobnie. Znaczy, jakbyś miał jeszcze ze 100, czy powiedzmy 150 siły więcej. No, 100 to chyba na razie najmniej mu zostaje. Tutaj też dużo broń, ma 80. No co, bo po nim to ewentualnie jest, tu to już nie wtedy, w ołtarzu, nie toksyczne drzewo, tylko ołtarz. 8-8 jaszczur. Bo to jest jaki poziom? 8-8, ale gdzieś jeszcze coś chyba wcześniej jest. No jest ten. Oni są dość blisko, kurczę. Nie wiem, czy jakbyś... Wbić poziom 56 i poszukać coś, nie? No, ale kurde czego? Wszystko przed chwilą... No broń na pewno już będzie lepsza, bo już powyżej 10 dostaje, nie? Bo ta broń, pamiętaj, że ona jest cały czas tam z 50 poziomu. A ile do levela? Do poziomu? No, dobi 60 tysięcy. Dobi zaw. O Jezu, jaka kupa. Nie no, oczywiście to jest dobre zadanie. Ale nie, chodziło mi o item, wszystko na czerwono. A, zobacz, to jest w ogóle już cacy. No. I poziom. Dwa zadanka i poziom. No i w tej chwili broń według mnie. Pokaż salę chwały. Masz 56 poziom. Czyli jest ten, to Czechy, tak? Ten 64, 61 i tyle, tak? No i 55, któryś tam jest, no. A mak 55. No to masz 56, więc nad tobą jest tylko 61 i 64, tak? Zwiat i wojozwiat. No ale tam drugi wojownik ma za bardzo. Ten jest dosyć spoko, bo on ma dobre te. Dobry klaser ma, zobacz. No chyba najlepszy 70, na razie. On jest po achce, no. Ja jeszcze znajdę ten i potwory z misji też będę miał. Dobra, to co? To szukamy... No spróbuj tą broń zobaczyć. Tak? 4. Plus 6, plus 8, plus 4, ale na razie każda lepsza, nie? Więc liczymy, o, plus 10. Liczymy na jakieś, czy my jeszcze tutaj czegoś nie szukamy przy okazji, jak już jesteśmy? Chyba nie, wszystko mamy, to tam już będą małe różnice. Okej. Okay. Plus 20. No, to byłaby idealna broń. Gdyby miała cokolwiek innego niż inteligencja. Zręczność. I zręczność. Plus 14 i inteligencja. Inteligentny woj chciał być. Woj chciał być, mieć intelligence. Plus 12. Ale taki... rozrzut dupny, co? Ale też, czy ja wiem, czy ten rozrzut, ale
poszukajmy jeszcze, bo ja nie wiem, czy to akurat ma aż takie znaczenie, nie? Kamycia się siły. Aż 60 maksymalny. 160 no. Aż maksymalny. Siłę miał naprawdę solidną. No tu też jest... zobacz, 110. 10 i 18. Chyba jeszcze, nie? Trzeba poszukać chwilę. Jak tak często ci takie dobre wyskakują, to musisz trafić zaraz jakiegoś koksa. Masz szczęście do broni zawsze. Do tych skibla. A do tych skibla to już szczególnie. O. Też nie jest głupie. Tylko plus 6 damage'u, a plus 14, co tam się kręciło, to też... No, ale siły 23 to też nie w kij dmuchał, nie? No i wiesz, maksymalnej trochę więcej, nie? Co o tym sądzisz? Powiem ci, że zła nie jest. No można, mogłaby mieć 10 damage'u więcej, nie? Byłaby ideałem wtedy. Nawet takie plus 14, plus 16, tak? Pamiętaj, że 10 damage'u, a 10 siły to jest różnica. 10 damage'u to jest dużo więcej niż 10 siły. Nie, to na pewno tamta lepsza. Tej nie kupuj. Ta jest na pewno gorsza. Ona jeszcze dziwnie to pokazuje. Plus 10, jak ma plus 4 damage'u. Wiesz co, no bo... Bo miałem tamtą na sobie, nie? Widocznie się nie odświeżyło. O, ta! Czu! Kurde, dlaczego ona miała zręczność? Ale one nie mają dziury. O, ta ma dziurę, zobacz. Oj, chujowy rozrzut, dobra, jedź dalej. Tylko ja nie jestem przekonany, Maciek, bo ty patrzysz cały czas chyba pod kątem maga, nie? Nie no, tak. Czy w wojowniku to ten rozrzut na wojownika to aż... Kurczę, to jakie fajne. Aż takie wielkie ma znaczenie, nie? Czy w rozrzut wojownika ma takie wielkie znaczenie? O, to jakie fajne, 163. Bo ja też tak patrzę, nie? Ale czy ten rozrzut ma wiesz, takie wielkie znaczenie? Patrz. I to jest twój ideał. Myślisz? No zobacz, masz 114 damage'u, czyli jeszcze o 8 więcej od tej, którą kupiłeś. Mhm. To od tamtej jak starą założysz, załóż starą. Byś miał z 15, no. To ile masz więcej damage'u? No 14 średnio. 14 damage'u więcej. 10%, no. 14 damage'u i zobacz, 81 staty zamieniasz na 100 ile? Na 110. I 30 stat dostajesz. To muszę wykopać, wiesz... Siłkę. Najlepiej. Dobra, jest. O. I jest elegancki, stary. I teraz co? Troszkę, żeś się zrobił teraz za bardzo... Ewentualnie. No, wow! Bez dziury. Nie. Nic nie zyskujesz, tak. No, ile golda jeszcze, nie? To za golda jest tylko. No, 4000 golda, a staty trać. Ale co tu szukasz? Pierścionek. A, pierścionek, okej. Okay. Jak mi dałby 30 siły? O! Ale nie chyba wiem, czy to już nie za dużo. No, chyba już za dużo tej mamy. O! Czy jeszcze trochę? Można byłoby jeszcze zobaczyć. Takie 104 by przyjął, nie? No nawet 102, 100, cokolwiek. 107. Ale to szczęście zawsze najwięcej statnie dawało, nie? Mi to właśnie by brakowało jego przedmiotu epika, który jest na główną cechę. O, i zobacz. Kurde. No dobra, to bierzesz, stary, i to w ciemno. Jeszcze z grzybkiem. 108 sił. No tak, i to chyba, że to, nie? No. No, powiem ci, że troszkę siły mamy mniej, bo nie mamy 1500. Ale mamy dużo wytrzymałości.
No i trochę lepszą broń. Dobra, co my teraz mieliśmy? Teraz mieliśmy robić kogo? Wojownika jakiegoś, tak? Chyba tak. Tylko ta siła jest taka. Nie wiem. Tego wojownika. Po zającu chyba, tak? Mhm. Czy którego? O! Ale te pierwsze próby pokazują, że jesteś naprawdę, naprawdę bliski. O, 25 zostało. 25 koła, no. Inaczej, jest w zasięgu. To jest na bank 80. Jest naprawdę 100. Jest naprawdę w dobrym, dobrym zasięgu. Też patrzę, wiesz, ile mi zostaje, nie? Mhm. To aż 4000 zostało. Mi. Ale generalnie to mi tak zostało. O, zero! Miałem równe zero, człowieku. To chyba jakiś fart życia. No, żeby równe zero walnął damage'u, to idealnie, co? No, bo się zaczął coś lisić. Powiem tak. No, zwiady to na pewno to popchnęły to na luzaku. Jeszcze pewnie tych zwiadowców, co tam są dalej, powyciskały. Stąd te wysokie poziomy, nie? No tylko, teraz już powoli te... Tak mówisz zwiady, tak mówisz zwiady. No jeden wojozwiad i jeden zwiad mają wyższy poziom. No to jest zwiad, on też ma 50% na unik, nie? No tak, no ale to są dwie osoby z serwera, tak? A, no tak, no w sensie tak. To nie jest tak, że zrobiło to 20 osób, tak? I to jeszcze Czech zrobił, to jest ciekawe, co? No, wiesz, Polak. A tylko on wziął zwiadowcę. W tej mojej gilii, której jestem, to jest 25 osób jest wojownikami, gra. No. A 15 gra magami, nie? Jest. Padł? Padł. No. Minus nie. 500 healthu chyba miał, no. Zobacz. Minus 300. Minus 300. To dalej co jest? Dalej ten, nie, to już na pewno nie ten. Dalej to chyba ten. Tak. Yeah. Też jest podobny do ciebie. Niewiele się różni od tego poprzedniego. Ale... No, ale ma o tyle tego healthu, żeby tamtą próbę ustał. Tak. Ma tyle więcej, żeby te 380 udźwignął. Te 380 by mógł udźwignąć na sobie. Tak, to zostało chyba 30 tysięcy, także pewnie jeden atak. A czy kwestia jest tego typu, że już też nie za bardzo masz co wymieniać, bo itemy wymieniłeś praktycznie wszystkie, tak? No, to jedyne co można byłoby zrobić, nie wiem czy było, to było spoko rolować tego epika bez epika, nie? Nie. Wszystko na epika ustawić, ale czy to tak dużo by dało? Nie. To miałbym więcej kryta, nie? Tak, tylko tyle. No i chyba zanim jest już później jakiś... Czekaj, bo może jakiś wojozwiad jest. Ten, może jakiś nie wojozwiad, tylko... No tak. Ja biję teraz, tak zbiłem. Ruiny Gnark to jest teraz tak, ten. No i zaraz już jest boss główny, nie? No. Ruiny Gnark i ołtarz szmaragdowej łuski. Nie, ołtarza nie zacząłeś. To. Może spróbować tego zwiadowcę. On jest o dwa levele wyższy od tego, ale to jest zwiadowca. A, masz. Mi się to pomajtało. Co ma więcej życia niż ja, jest zwiadowcą. Ale pamiętaj, hity masz te. O, widzisz? Widzisz? Nie, mam dziwne wrażenie, że z tymi zwiadowcami to jest łatwiej niż z tymi wojownikami, naprawdę. A zwiadowca też wolał walczyć chyba ze zwiadowcami, szczególnie w Asterosie, bo te woje to tyle miały health, że ja pierdził. No ten ostatni woj. Dla maga to tragedia, nie? Walnąć tam 10 milionów.
ile ja tam tego szukałem, tego damage'u. A później oni to wszystko znerfili i się zaśmiali. Nie no, jest teraz chyba nie tego Bachora, ale to według mnie głupotę zrobili, nie? Bo fajnie było, taki próg przejścia był, nie? Później się worek otwierał, nie? No. No i było się czym pochwalić, nie? Tak jak każdy robi. Szczególnie ten terror szczeluści, pamiętasz ten kret, nie? No nie wiem, mnie się wydaje jakoś, że ten zwiadowca to gorzej stoi niż tamten wojownik. Ale jak nawet tylko tego to nie ten. Żeś się porwał z motyką. Ale Bóg jakby padł, co? Dopiero widzisz, oni tak, miało. Zrobili tego, zrobili następnego bossa, zrobili tamtego gada, zrobili następnego wojownika. Wiesz, 5 leveli to musieli coś zrobić. Podejrzewam, że do 10, tak? Tam 9, tam 8. No nieważne, w każdym razie to dojechali na pewno do tej meduzy i koniec, nie? Oni stoją na meduzie. Przynajmniej ten zwiadowca. No trochę musieli zrobić, wiesz. Te lochy jeszcze nie dają po 3 levele za loch. No ale zobacz, tamte jak zrobili to, to zobacz ile to daje już. 1,5 miliona, ruiny Gnarek zamknęli całe, to jest to i to, 700 tysięcy, tak? No, 200, no. 200 i... Chyba do 4 levele. I tych na pewno, nie? Myślisz, że tego zwiadowcy stoi? No nawet tego by pewnie tryhardowali, no. Spokojnie, wydaje mi się, że na pewno zwiadowca, tak. Na pewno. Jakie ten. Oni mają staty? 1800, 1200. No, zobacz, on ma trochę staty lepsze. Trochę lepsze itemy ma pewnie, wiesz, on ma 8 leveli więcej. Ma. No nie ma takie, no, powiem ci, 68, 46. No, stary, tutaj to raczej, no, czy ma gemy dużo lepsze. Ale mu się bazówkę ma od lepszą, nie? No nic, spróbuję jeszcze trochę tego, ale to tylko tego pchnę. 5 minut jest, zrupawkę do końca najpierw. A, no, właśnie. To jest najgorsze. Trzeba zrobić adeczkę. To tak na szybkości. Biorę to lustro. No, 10 za 40. 10 za 40 też było dobre zadanie. I ataki jeszcze koło. 6 minut ci zostało. Tak, to już... Sorry, ale z przyczyn technicznych nie damy rady dzisiaj już więcej tu strajhardować. Także ja jeszcze muszę trochę wpłacić na gildię. Bo przecież bez mojej pomocy to im będzie ciężko cokolwiek tu zrobić. Dobrze, że ci powiedziałem, że 5 minut, bo ty kurwa na styk to zrobisz, stary. Tak. No. Tak to jest, jak się lochy zostawia na sam koniec, nie? Ale ja. Możesz 58, może nawet 9 wbić. Nie, 9 raczej nie, ale 8 powinien. Wiesz, już jak leci, stary, bo jeszcze ataki, jeszcze koło. Nie masz czasu tu na przemyślenia. Za duże. Za 20, 9, 7. 5 za 23, 7 za 30, nie lepsze było 5 za 23, ważne. To nie było. Za to i tak wybierasz gorsze, 57 jest, jeszcze 58 wbijesz. 5 za 46 to już całkiem takie, powiem ci, smaczne zadanie. No już zaczynają się robić spoko, nie? 12. Później dostajesz takie kupy. Dobrze, że 2 minuty można oszczędzić trochę. Dobra. 7 za 30. Stały nam 3 minuty na skończenie afki, moi kochani. To nie było najlepsze zadanie. Afki, ataki zrobiłeś 10 ataków? 2 za 12. Nie, jeszcze nie. I koło. Ale najpierw zacznę od koła, bo jak mam nie zdążyć z czymś, to wolę nie zdążyć z atakami.
minut powinien zdążyć, to jest 5 za 40, ale... Dobra, teraz już było 2,5. No 5 za 40 też jest spoko. O, jest wbite. 58 na styk. Dobra, teraz koło. Tak. Wyłącz animację koła, doktora Bafu. Sharp, wszyscy widzowie pytają, skąd masz 1000 szlaki końców? Czy mógłbyś to zdradzić? Ja gram 3 lata i zebrałem 20 szlaki końców. 5 koła chcesz płacić? No, wpłacę, bo akurat będzie na trenera już, zobacz. Ty patrz, tam cisnął, 58 level ma Anzai, 60 Flicker. Zaraz popatrzymy, zaraz sobie zrobimy wszystko co i jak. Tylko porób. I oni teraz tak, też po 23 zaczęli robić te lochy. Bo już więcej osób ma te 60 levele. No. Masz 60 mają? Tak. 58, 60. No, zwiadowcy, nie? Ja to się zastanawiam, jak ty tym magiem grałeś. Mag, to powiem ci, zawsze mam ten piasek w oczy, nie? No i zobacz, ile trzymałem topę. No, ale ogólnie zobacz, z kim ty się biłeś, nie? Na tej topie. Ty się biłeś przecież z tym. Dobra, ty się biłeś też z, no, jak on się nazywa? No masz, Freaker. Freaker 60, 22 miejsce. 22 miejsce. Mhm. A, to od nas, no. No to on wczoraj wbił 50. Wczoraj najwyższy poziom na serwerze miał on, czyli dzisiaj wbił 10 poziomów. No to z Awki mógł pewnie z 3 wbić, nie? A resztę to w lochach, no. No. Tutaj ładnie też ten wojownik, zobacz. 1600, 1000? No, porównajmy sobie. No poszedł bardziej w siłę, nie? Tak. Ale damage, no zobacz, macie damage identyczny praktycznie, a ty masz 80 tysięcy health'a. Ale patrz, on ma epików trochę więcej, nie? No. Sporo tych epików ma. No sporo, tylko ma takie shitowe, nie? No wielostat to tak. No, takie wielostat. No ta jego wielostatowa epik to jest jak mój jednostatowy, nie? No. To jest trzystatowe. Boki mu doszły trochę do redukcji, trochę kryta, zobacz. Kryta ma 20%, 12%, nie? No to jest dobry gracz, bo on ogólnie ma najlepszy klaser. 1440, ja mam 1427, nie? Znaczy, mi brakuje tyle przedmiotów, nie? Trzech tarcz, dwóch, no to te tarcze buty, były, nie? Te tarcze były, jak rolowałeś. No wiem, no ale to nie będę kupował, wiesz, przedmiotu tylko do klasera, nie? Szczególnie, że to nie przekręci już mi na 72%, nie? No tak. Więc nie ma sensu. No i wybiła północ, no. Moi drodzy. No, i masz w tej chwili czwarty level na serwerze. No ale jako 58... pierwszy wojownik, nie? Także spokojnie. 56, 51... Wojownik na początku cierpi, a mag jeszcze chyba cierpi niż wojownik. No i a wtedy ja ci przypomnę jeszcze, że ja jeszcze magiem przecież zacząłem dzień po starcie serwera. Ja byłem zawsze dzień w plecy do topu. No, przecież ja na tak W9 zacząłem drugiego dnia. Że nie nagrywałeś wtedy, nie? Że nie wpadłeś na... No ja to na wakacjach byłem wtedy, to nie nagrywałby mi tak. Ciekawe to właśnie było, jak magiem się ciśnie, nie? Na początek, bo jestem ciekawy. Chyba bardziej musisz równoważyć jeszcze to szczęście, co? Na początek. No ja pamiętam, że szedłem w układ 2 do 3 na półtorej, czyli wytrzymałość była na przykład 2000, a inta 3 i zawsze trzymałem 2 do 3, nie? Jak ładowałem 6 koła w intę, to 4 koła w wytrzymałość i jechałem równo cały czas 2 do 3, żeby mieć też i ustać tych kurwa wojowników i wiadowców danych, nie? Bo z magiem to wiadomo jak, tak? Tak, jak ciach, robisz 1000 inty, robisz 1000 wytrzymałości, 6000 inty i tyle. No jakieś nawet temsy wypadły. No właśnie, sprzeda. Wiedźma jest od 60? Nie pamiętam, 60, 55, nie wiem.
No na pewno nie 50. Tak. Dobra. No nic. Teraz to już chyba zostaje nam wbijanie. A co? 0 na 5? Już 5 misji jest sekretnych? Nie. Musisz wygrać 5 razy z hazardzistą. Daję ci to. Po prostu 5 razy wygrać z hazardzistą, tak? I dostaniesz za to expa, tak? 10 tysięcy, 11. I pracownicy Playa twierdzą, że ten exp to jest tyle, ile za 10-minutowe zadanie. Że jak? Że to jest tyle, co za 10-minutowe zadanie. Aha. Ciekawe. A z tego, co ja pamiętam, 10-minutowe to nam dawało 4,5 razy tyle, co to. Tak, ale to wiesz, to jest średnio 10-minutowe zadanie, tak samo jak wehikuł czasu daje średnio z minuty średnio. No dobra, to jak Golda weźmiesz, który nic nie daje prawie jak spal, a Max Golda, no to średnio ci może i wyjdzie, ale nie wierzę, no wyszło 4,5 razy mniej. Bardziej byłbym skłonny stwierdzić, że coś jest zwalone w kodzie. Albo daje 5 minut, nie wiem. Trudno to jest powiedzieć. Moi kochani, mamy ponad godzinny odcinek, zrobiliśmy co mieliśmy zrobić, także dzięki wam serdecznie, dzięki ci Sharpie za... Ja też twoje... dziękuję i dzięki za przypomnienie, bo ja bym... Stawki nie zrobił, jakby nie ty. Widzisz i patrz, na styk wszystko wyszło. Wszystko wyszło na styk, wszystko zdążyłeś. Moi drodzy, udało się zrobić awkę, nic nie straciliśmy, jest okej. Okay. A ja wam dziękuję, może jeszcze nagramy jakiś odcineczek za dzień, za dwa, zobaczymy jak to będzie się kręciło, jak czar będzie miał ochotę. Na pewno nagramy odcinek, nie wiem, za parę miesięcy, jak już się sytuacja ustabilizuje i zobaczymy. Możecie teraz robić screeny tej sali chwały. A potem zrobicie sobie taką wykreślankę, kto jeszcze gra, a kto już nie gra. Zawsze na serwerach tak się dzieje, nie? Zawsze wychodzi tak, że 3 osoby z tej 30 zostają, tak? Ty, ale kto... A, to jeszcze jest Yoshi, tak? Widzę z Polaków. Czy ktoś jeszcze ma tutaj flagę polską w topce? Jest jeszcze jakiś tam... O, ten. Mali. Garbazus. Ten, zobacz, spoko. 71% klasera. No. No wiecie, oni nie muszą być tutaj wysoko, wystarczy, że będą za rok spokojnie mogą być nawet pierwsi, nie? Tak, no to pamiętajcie o jednym, jeżeli ja na W9 zacząłem dzień później, to ciebie nie było w top 30 przez parę tygodni, nie? Dokładnie. Nawet nikt nie myślał, że ty istniejesz na tym serwerze, nie? I nagle wskoczyłem na dwójkę podsanego jednego dnia. Nie wiem, na Discordzie wtedy było kilka osób, siedzieliśmy i ja się przebierałem, klikałem i nagle tam z 200 miejsca jednego ale dnia wiesz, wskoczyłem na top 2 i było... No, ale co jest śmiesznego, że w ogóle Sany był pierwszy, tak? Że żaden zwiadowca go nie myknął. To było ciekawe. No dobra, kończymy, bo teraz jeszcze będziemy gadać godzinę. My sobie także dzięki wam serdecznie. Trzymajcie się, hejka i pa, pa. Cześć.